Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku z najbardziej spooky scary gry roku 2021. Zagrajmy w Little Nightmares 2. Standardowo, zanim przejdziemy do konkretnej części odcinka, czas na czytanie komentarzy napisanych przez was. Przypominam, jeżeli jesteście ciekawi swoich spostrzeżeń, to możecie się nimi podzielić w sekcji komentarzy. Nie muszą to być oczywiście standardowe 3 osoby, których właśnie teraz komentarze będę czytał. Jeżeli nie chcecie słuchać mojego czczego pierdolenia na odpowiadanie na komentarze, to przewijcie sobie, przeskipujcie sobie do tej minuty. A teraz zapraszam do słuchania zainteresowanych. Zacznijmy sobie od Krugerka. Drugie zdjęcie od góry. Myślałem przez chwilę, że to Mono, który twarz pokazuje. A co było w 6 minucie 50 sekundzie? Aż sobie odpalę. Ej, faktycznie, to trochę wyglądało jak twarz tego Mono. No, powiem ci, że całkiem trafna uwaga. Te nogi długie takie. Myślałem, że to jej szyja, ale taka podwójna. No jednak nie. I bardzo dobrze. Mówiłem, byś psychiatryku uważał na takie rzeczy. Ta łapa mi się z pająkiem skojarzyła. Oj, nie tylko tobie się z pająkiem skojarzyła. Podejrzewam, że gdyby Justyna oglądała tę serię, to mogłaby, no, troszeczkę się lekko mówiąc wystraszyć. Dopiero zauważyłem, że Six tam została. No widzisz, Six nie chciała nam towarzyszyć. No nie wiem dlaczego nie chciała nam towarzyszyć. Chyba nie lubi przygód z nami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Też bym chciał zmartwychwstać tylko po to, by gonić kogoś, a jak ucieknie, to znów wrócić do martwych. O nie, najgorzej. Ty zły człowieku, ty. A myślałem, że to ja jestem potworem w niektórych sytuacjach. Odcinek krótki, ale ciekawy, fajny, zajedwabisty, bez przekleństw. Chyba że głuchy jestem. No i jeszcze był fajny i ciekawy oraz zajedwabisty. Dzięki, Kruger, za komentarz. Bardzo mi się podobało odpowiadanie na ten komentarz. Pozdrawiam cię serdecznie i do następnego razu. Przechodzimy do następnej osoby, czyli dokładnie do Asi White Rose. Szybem kanalizacyjnym, a nie czasem wentylacyjnym. I to jest właśnie to. Ja po odcinku sobie tak zdałem sprawę, ty, co ja pierdolnąłem za głupotę? Przecież jest szyb wentylacyjny, a nie kanalizacyjny, więc co ja kurde za głupoty pieprzę? Widać, że po prostu ten no widać, że jak był jakiś taki wcięty chyba byłem. Ha, ile razy tę rękę dobił. No trzeba było dobić. Ciekawe, czy trawka wskoczyła za tę ilość uderzeń. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wydaje mi się, że ona by normalnie wleciała, aczkolwiek może to jest też tak, że faktycznie te uderzenia miały wpływ na to, że ja tą trawkę dostałem. No ale nie wiem. Musiałbym się zapytać kogoś, kto bardziej jest ogarniany w temacie. Taka rada. Jak na te manekiny idziesz, świecisz latarką, to przestają się ruszać. No to ciekawa jestem, czemu w psychiatryku są manekiny. Właśnie, co do tego, co tutaj Asia napisałeś, chciałem poruszyć tę kwestię. Otóż z ciekawości obejrzałem sobie jeden odcinek u Tivolda z Little Nightmares 2. I właśnie widziałem, że on ogarnął ten patent. I ja se tak plułem zajebiście w brodę, bo ja mogłem tamtą sekcję, tutaj, za tymi drzwiami, przejść tak szybko, a tego nie zrobiłem. I tak zajebiście sobie potem plułem w brodę, że tego patentu nie ogarnąłem, że to jest masakra. Dzięki, Asiu, za komentarz. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Trzymaj się, hej. A teraz przyszedł czas na Zakolnikowa TV. O kurde, co tu się odwaliło? Najpierw palenie misiów w krematorium, później jacyś ludzie bez głowy. Mi się wydaje, że nasza kochana nauczycielka ma coś z tym wspólnego. Być może im głowy odgryzła, znając jej poprzednie to całkiem prawdopodobne, szczerze mówiąc. Wiesz co? Nie wiem. Nie chcę tutaj zagłębiać się w te teorie. Powiem tylko wprost. Jest to creepy i będzie to creepy. I na 100% jeszcze nie raz jakiś mindfuck tutaj w tej gierce się pojawi. Ja ci to gwarantuję, kolego. Klimaty coraz to dziwniejsze, bo ci panowie bez głów dosyć mocno przypominają zainfekowane zombie. Wiesz co, no mówię, wyglądałyby tak jak tutaj ładnie opisałeś na zainfekowanych zombie, gdyby faktycznie to były jak cokolwiek można tu powiedzieć umarlaki, a to są manekiny bez głów, po prostu. To jest coś, co nigdy żywe nie było, ale zostało ożywione prawdopodobnie metodą Frankensteina, no. Innego tutaj racjonalnego tłumaczenia nie widzę. Dobra, dziękuję wam za komentarze. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie wam się podobały, a teraz przejdźmy do właściwej części odcinka. No, tak więc jestem już to mały ja, już nie ma dużego mnie. I dobra, lecimy w takim razie dalej, bez zbędnego przedłużania. Po ostatnich dosyć ciężkich wydarzeniach nadszedł czas na troszeczkę chillery utopii, więc pójdźmy sobie tak osobiście, oczywiście. Idziemy sobie szybem wentylacyjnym, no bo nie ma tutaj innego przejścia. No podejrzewam, że gdybym poszedł gdzie indziej, no to prawdopodobnie natrafiłbym na ślepą uliczkę, albo po prostu nie mógłbym przejść dalej. Dobra, i odpalmy sobie latarkę. Co tutaj mamy? Mamy łóżko. Ja pierdolę, Jim. Naprawdę, serio, musiałeś nawet tutaj w tej gierce osrać kibel. Naprawdę. Kurwa, ty wstydu nie masz, gościu. Posprzątałbyś o sobie, kurwa. No, oblechu ty. Ale to obleśne jest, no kurwa. Jakub, co ty odpierdalasz? Wyczyściłbyś ten kibel. Założę się, że tutaj jest gdzieś przepychaczka. Jest tutaj na 100%, no kurwa. Albo jakaś szczota, która by pozwoliła przyczyścić kibel. Ja pierdzielę, no Kuba! Dajcie spokój z tym człowiekiem. Dobra, idźmy. Idźmy se do przodu. Idźmy se do przodu, jak gdyby nigdy nic. Nie! Co jest? Kurwa, tu są... Ja pierdolę! Spierdalać! Takiego obrotu spraw się w ogóle nie spodziewałem. O Jezu, trzeba będzie porobić teraz te ręce. Nie wiem, zacznijmy kurwa biec. Nawet z latarką. Bo muszę widzieć, gdzie one się pojawiają. Dobra, tu się pojawiły. To może trochę wolniej. Kurwa, ej, szedłem na lewo. Znaczy, na prawo. Kurde, sam już nie wiem, gdzie ja szedłem. Oj, już widzę, z czym ja się będę na początku odcinka męczył. Oj, zdecydowanie już widzę, że coś tutaj jest nie tak, nie? Dobra, idziemy na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Teraz na prawo. Kurwa, no co ty odpierdalasz do chuja, wafla? Dobra, dobra, tu mniej więcej ogarn... Kurwa, no co jest do... Ja się nie zdziwię, jak ja tu klnąć będę w tym odcinku. To chyba będzie rekordowy odcinek, jeżeli chodzi o klnięcia, nie? Bez kitu. Jak ta woda, kurde, bez kitu. Idziemy, dosłownie idziemy, dobra. Prawo, widzicie? Jesteśmy na prawo. Teraz idziemy na lewo, bo tutaj wyskoczą. Kurwa! Za szybko, za szybko. Na spokojnie. Dobra, tu mamy wyminięte. Tu mamy wyminięte. Zajebiście. Zajebiście, dobrze, dobrze poszło. Jak do tego doszło, nie wiem, spierdalaj. Spierdalaj, powiedziałem. Kurwa mać. A tak zajebiście poszło. I zdając, że się przy osranym kiblu będę. No oczywiście, że tak. Przy osranym kiblu, którego Jim nie raczył kurwa posprzątać. Przynajmniej patent ogarnąłem teraz, że to robię dosyć szybko. Powiedziałem spierdalaj. Ty też spierdalaj. I ty też spierdalaj. I ty też. Kurwa, no złapali mnie, złapali mnie. No i znowu oczywiście, kurde, powtórka z rozrywki. Ręce przeznaczenia, kurde, łapiące za... Nie powiem co, nawet nie wiem, co te ręce chcą zrobić temu mono biednemu. Co on wam, kurwa, zrobił? Nie rozumiem. Dobra, walić was, wy, kurde. Powiedziałem coś do ciebie, kurde. Do ciebie też, i do ciebie też. I kurde, spierdalać. Spierdalać do... Kurde! No co jest grane? Przecież... Normalnie trzymałem się ściany, żeby dojść dalej. Nie patrz na mnie. Won mnie stąd. Won mnie stąd. Won, 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 won. Kurde, 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 kurde. Szybko, 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 jeszcze raz szybko. Pierdolone, kurwa, jego mać, zasrane ręce! Najpierw wychodziło, a teraz przestało wychodzić, no. Kurde. Kurwa, za szybko, za szybko, za szybko! Bu! O, dobrze, 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 patrzcie, kurwa, jak ja was robię! O nie, 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 nie! Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj! Spierdalaj! Dobrze, ale was porobiłem! Śmietniki, kurde, fuck you! Tyle mam wam do powiedzenia, widzicie to? Widzicie ten palec? Widzicie ten palec? No, więc się dostosujcie do niego. Kurde. Ile ja się tu pierdoliłem bez kitu. O, patrzcie, mydło. Czy czasem nie było takiego przysłowia, że w więzieniu nie wolno się Znaczy nie powinno się po mydło schylać, bo można zostać, że tak powiem, spenetrowanym? No to może to mydło teraz nam do czegoś się przyda. O proszę, patrzcie, kurde, co tu się stało. Gdzie my jesteśmy? Co to ma znaczyć? O, siema. Siedź tutaj sobie grzecznie. Dobra, gdzie tu mamy w ogóle wejście jakieś? Nic nie widzę. Nic nie widzę, nic nie wiem. Gdzie tu jest przejście? Jezus Maria. Czy mam coś przesunąć? Może to wiaderko? Dziwne trochę. A może mydłem trzeba coś zrobić? Może mydłem trzeba go trafić? Spróbujmy w niego trafić mydłem, może stanie. Hehe. Elo. Kurwa, jesteśmy w jakiejś łazience, Jezu, to trochę tak niezręcznie wygląda. A, tutaj mamy coś, czekajcie, widzicie? Ha, kurcze pieczone, co tutaj przed nami gra ukrywa? Co to mają być za jakieś dziwne zakamarki? Też chcę, kurde, wiedzieć, co tutaj jest. Też chcę wiedzieć, co się tu znajduje. O kurde! O kuźwa! Czy tu jakiś zdechlak leży w wannie? To jest dosłownie zdechłe ciało. To w ogóle... Ej! To przypomina w ogóle jakby jakieś rodzeństwo Six, bo to ma... To coś ma dosłownie żółte ubranko, jakby to większa wersja Six była, nie? O, ja cię sunę. O kurde. Dobra, co tu możemy zrobić? Tak jakbyśmy mogli odpalić ten prysznic tutaj. Ale nie możemy, więc... Nie rozumiem, po co miałem tutaj w ogóle iść. Takie trochę dziwne to pomieszczenie. Dobra, no to wtedy... Po tych dosyć dramatycznych przeżyciach to może warto byłoby teraz przesunąć sobie te mydła w stronę tamtych drzwi. Może tam trzeba będzie otworzyć te drzwi, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pewności 100%. Dobra, dajesz. Przesuwaj to. Kurde, ja to będę wieczność przesuwał, nie? Bo to tak wolno się przesuwa. Ja pierdzielę, no kurde. Dawaj, dawaj, przesuwaj to, no dasz radę, no kurde mono. Nie pierwszy raz coś takiego. Nie pierwszy raz takie rzeczy przesuwasz. Siedź sobie spokojnie, siedź. Ja ci krzywdy nie mam zamiaru robić. Siedź sobie, dokładnie tak, grzecznie siedź sobie. No proszę cię. Nie rób tak. Przesuń to. Dokładnie. Dokładnie. I to nie wystarcza, ta? Jak to nie wystarcza, to ja mam zasadnicze jedno pytanie. To co ja mam do chuja zrobić tutaj? Dobra, jak widzicie teraz udało mi się zgasić światło. Zobaczymy co teraz będzie. No, coś czułem tak, że to gówno wstanie, nie? Bo jak żeby inaczej. Stój tu! Stój tu! Ja tylko mam za... Stój! Stój! Kurde, widzicie, trzeba to ogarnąć w taki sposób, żeby przesunąć ten jego zasrany wózek inwalidzki. Bo ja widzę, że tutaj rozwiązanie tej zagadki. Na spokojnie teraz. Przesłuchanie, gościu! Podejrzany jesteś! O morderstwo! Nawet dwa. Kurwa. Dobra, wstawaj. Wstawaj, zesrałeś się. Ty, a wiecie co? Mam jeszcze inny taki pomysł. A ciekawe, czy da się go... Kurde, nie da się go. Myślałem, że go to się da się go tak z ciałem przesunąć i by się potem po prostu wskoczyło, ale... No niestety. Tak się nie da. Szkoda. Kurde, ale to trzeba naprawdę znaleźć patent, żeby go jakoś w ciula zrobić, bo... Patrzcie, ja cały czas próbuję, kurde, uciekać przed nim, ale on z jakiegoś powodu mnie ciągle łapie. Siedź tu! Siedź tu! Morderco ty! A, kurde, no co jest? Patrz na to światło! Patrz na to światło, powiedziałem! Czy my się nie zrozumieliśmy? Coś powiedziałem do ciebie. No. Ani kroku dalej. Tak by the way, zmieniłem czapeczkę, jak widzicie. Tak testowo zmieniłem, bo chcę zobaczyć, jak mniej więcej mono będzie w tym wyglądał. I jak dla mnie trochę syfiasto w tym wygląda. Ale ja to ja. Moje gusta nie powinny jakby kogokolwiek... Znaczy... Okej, nikt nie musi mieć podobnych gustów co ja, tak? Dla mnie po prostu mono dziwnie wygląda w tym. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja nie wiem, jeszcze raz spróbuję. Jeżeli teraz mi się nie uda, to tutaj kończę odcinek, bo naprawdę to już za długo trwa, a też nie chcę nie wiadomo jak długo przeciągać. Tak więc spróbujmy raz jeszcze, ewentualnie dwa razy. Może się uda. Ty, a mam jeszcze inny pomysł. A gdyby tak go zablokować? Co mam na myśli przez słowo zablokować? Po prostu mu pod nogi podłożyć to. I wtedy on nie będzie mógł wstać. To jest jakiś patent. No po coś tutaj to jest. Nie wierzę w to, że to tylko jest od przesuwania. Jeżeli teraz mi się nie uda, to kurwa już nie wiem jak ja mogę to ogarnąć. Dobra, przypuśćmy, że przesuniemy to tak bardzo pod jego giry. No coś takiego, powiedzmy. To teraz jest zasadnicze pytanie, czy jak ja zrobię coś takiego, to czy on będzie mógł wstać? Czy on się zablokuje? Coś się chwilę zablokował, ale dobra. Dobra, kurde. Ja pierdzielę, no. Ja pierdolę, myślałem, że po prostu przejdę dalej, ale kurde, najwidoczniej nie jest mi to dane. Dobra, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrypcję, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discord. Ogólnie na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Little Nightmares 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!